praca dodatkowa. Te cztery dychy. W tej skrzynce oświetleniowej. Dlatego jest... Więc może albo dla oszczędności jest to celowo tak zrobiono. W krajówkach często tak robią. Jeszcze hale budują. Lecie prosto. Jeszcze trochę, bo to jeszcze jest dopiero jeszcze druga 10 dochodzi. Jechaliśmy właśnie trasą tutaj. Nie jechaliśmy na pewno. Ale to 92 jechaliśmy tam dalej. Skądś. Na Suchacze żeśmy jechali, później te ozdoby świąteczne były takie. Miałeś tam kogoś tam z rodziny, miałeś mieć w sobie Suchacze. Tak. Czy jechałeś tam? Z Warszawy żeśmy jechali wtedy. Ten aparat nawalił, czy to wtedy to było jakoś. Muszę sobie jakąś kamerę kupić do filmowania, czy to nie radę w nocy. Ten rejestrator po prostu sobie kupić, tak coś się stanie. Nie, no w ogóle jak na spacer kamera, to bo ty muszę ten guzik cisnąć ostro, żeby mnie filmował. Każdy aparat też ma tą funkcję. W takich warunkach to lepiej filmuje aparat niż kamera. To już przestarza, to takie tanie kamery to szumy generują spore. Ziarno jest na obrazie. Z aparatów i to jest lepiej przy tych warunkach. Zobaczymy, ile Boże Ciało zarobiło. A ja znowu wszedłem taki coś opinie.pl i za wypełnienie ankiet dostaję punkty i w końcu będę mógł doładować sobie komórkę na przykład. Tak dłużej, tylko nie zależy jakoś często będą mi przesyłać te ankiety, bo to może się okazać, że na początku wszystko ładnie, ślicznie, dużo ankiet, a później już będzie coraz więcej zarabiał. Będę chciał zarobić, to będzie coraz rzadziej przesyłane. Ale swoim nazwiskiem nie wiem. Co? No tam jest to hala. Pana Toni. Pana Toni to jest deweloper, który wynajmuje halę innym podmiotom. Ja właśnie byłem ciekawy, co to jest za firma i wpisałem w Google. Się okazało, że od nich się firmy wynają hale. Od pana Toni różne firmy właśnie. Pana Toni buduje halę. Zresztą z pociągu widziałem tą halę. Te hale to można zobaczyć właśnie z... Wjeżdżam właśnie na linię do Warszawa i Łowicza. Mam nadzieję, że ten pomysł podniesienia opłaty paliwowej nie przejdzie, że ludzie będą protestować. Miał właśnie na te drogi lokalne, miało to iść. No też problem, że ulica Dmowskiego miała być dofinansowana. Wiedzę, że to pójdzie na drogi lokalne, pójdzie do ich kieszeni. To jest przez kolejowe, linia kolejowa Warszawa Poznań. Chcieliśmy jechać 92 teraz. Chyba, że tam jest chyba.
kolejowa, tamta linia kolejowa na Skierniewice. Nie, proszę raport. Jeszcze nie to. Blisko siebie tego jest Mazowiecka. Linie kolejowe już są. Jeszcze nie tak właśnie. Nie to, o której myślałem chyba. Będę w Belgii, to się przyjrzę. Jak tam są rozwiązane przejścia dla pieszych? Przychodzę zobaczyć sobie parę rzeczy. Grodzisk czy to co jest? Błonie. A błonie, no to właśnie mówię, ale to nie powinno być grodzisk. Wyjechać. Takie są zwarte miasteczka jedno za drugim. Przekleństwa. To tam policji nie masz znajomych, to tam mogą być przekleństwa. Na co? Przyklina, koniej. Ale cholery to są jednymi z najlepszych kierowców. Bo po szybku podejmują decyzje kluczowe na drodze. Czyli albo jak ktoś jedzie na żółkę, co robić. A niektórzy panikują i walą w drzewo. Większość taksówkarzy jest cholerykami na przykład. No chyba mamy tę drogę. No w sumie jak się słucha, to i tak wszystko się wie. I za posiadanie sybiradnie bez pozwolenia można być więzieniem. Były takie czasy. W Holandii można iść za antyradar do więzienia. W samochodzie jedzie. To trzeba jeszcze w bok wjechać tą 70-tką. No właśnie. Do tego trzeba doliczyć właśnie. Muszę na mapę spojrzeć. Przekonę. A to zależy skąd się jedzie, kto są w tym dzień. Tiry ruszyć, bo jest ta druga jest. Koniec zakazu wakacyjnego, weekendowego. Czerwone.
Tylko ta droga była kiedyś do Łowicza. Tylko ta droga była do Łowicza z Warszawy. Bezpośrednio. A nie było na niej tyle wysepek, nie? No to później przebudowali, żeby bezpiecznie. To też jeszcze malowane są te wysepki, bo tam bliżej Łowicza to te bruki właśnie. Chociaż nie, tu też są te pachołki, ale za Sochaczewem tu jestem. Sochaczewem to było malowanie. Tak, bo ta linia kolejowa, to Warszawa Poznań gdzieś mija. To jest Boża Wola, tam zaraz w tym masz ten przystanek kolejowy. Kosztowna ta wyprawa dzisiaj. Stąd pomyłkę pierwszą. No nie, ale ogólnie mówię, stówę na wyszło dziś za paliwo na czysto i tutaj jeszcze stoi 20-20 i jeszcze na obiad i loda. Loda akurat nie był taki drogi. Czy loda to ja bym kupił w Kauflandzie akurat za złoty 74 chyba, to nawet większy, tylko w kubków. A jak się wyjeżdża, to trzeba się liczyć z wydatkami jakimiś. Teraz jakiś czas trzeba się gdzieś przejechać. Rondery, traktory. Maszyny rolnicze. To jeszcze dochodzą opóźnienia. Te miejscówki cholerne jeszcze. To nie jest takie trudne. Musi prosić od stacji do stacji, taki a taki pociąg. Okno, żeby zawsze. To trzeba wcześniej zamawiać takie miejscówki, nie na ostatnią chwilę. Czyli tydzień wcześniej? No nawet w poniedziałek, w środę najpóźniej myślę. Jak się wyjeżdża w piątek wieczorem czy w sobotę. Czyli trzeba znać swój plan podróży wcześniej. Trzeba znać dokładnie, który pociąg. To nie nazwy pociągu, tylko najlepiej numery, które są też podawane obok nazwy pociągu. Bo kasjerka numerami się posługuje, a nie nazwami. A miejscówki są za darmo, tylko na Pendolino za 10 zł, ale to trzeba mieć bilet weekendowy, ale to max na drugą klasę za 150 czy tam 160 zł gdzieś kosztuje. Syropki tak jakby w Szkowicy się jedzie też. Syropki. Dwa razy po rządku jechaliśmy prawie w tym samym kierunku, podobną trasą. Tą siódemką, S7. Teraz trzeba by było na odmianę gdzieś tam właśnie na północ może wyjechać tam. Ja było Nowopomorskie, tam te okolice tam dalej, czy dalej gdzieś na Mazury. No tam byśmy kiedyś tam byśmy często jeździli. Jakąś tą Laskę jeszcze. Ale gdzie jeździliśmy? W stronę Płocka właśnie. Jeździliśmy Włocławek tam, dalej jeszcze. Albo Gdańsk, albo Olsztyn, albo tam. Tam już jeździli często. Na zachód żeśmy raz pojechali, na wschód też raz. Bielsko-Biała. Też zobaczyłeś dużo z
pociągu. To z pociągu też, ale to wie, to jest, chodzi o te małe miasteczka głównie się rozchodzi, bo to jest większe, to sobie pociągiem zobaczę. Tylko żeby ten rozkład jeszcze był odpowiednio dopasowany. Gdzie następny wyjazd, nie mam pomysłu, nawet sierpnia czy tak. No raz w miesiącu, no, albo raz na dwa miesiące. Ale dobrze, bo wykorzystać lato. Jest to nie za gorąco też, żeby było, już bo zaczęło być lekko uciążliwie. Słońce, chmury. Tak się męczyłem troszeczkę. Gorzej znowu, że ciepłe dni, zbyt ciepłe dni. Dużo ile słońca ostatnio. Na początku podróży mi taka nerwica. Jakbyś mi łapała troszeczkę, tak byłem spięty, to poprzednio też byłem spięty. Później się uspokajam, wyluzowuję się. Najlepsze na coś to jak już do domu wracam. Są te nadmorskie miasta, to trzeba by w nocy wyjechać. Ale mnie to interesują, ale poza sezonem będzie. Jak pojechałem do, na przykład do tego, do jednego dnia, Świnoujścia, to były puste plaże, a ciepło było. Ile miałeś zwiedzone? Znaczy ile miałeś czasu na zwiedzanie? A to Świnoujście bardzo mało, bo od tego pociągu byłem uzależniony. Co to w Goleniowie, to nic ciekawego, to małe miasteczko, ale na stacji spędziłem 6 godzin. Przypaliło mnie słońce w tym Goleniowie, w Świnoujściu mnie trochę przypaliło i dopaliło mnie jeszcze w Goleniowie. Lekkiego udaru doznałem. 6 godzin na stacji, ja mnie wytrzymałem. No właśnie, sobie siedziałem w cieniu. Długo, kurde, 6 godzin. Dobra, jak próbuję pociągnąć, to w ogóle na siedzący sobie wytrzymam, ale w Łowiczu też czasem na stacji te 3 godziny siedziałem nieraz. Przy okazji podziwia się różne rzeczy, nie tylko pociągnie samoloty, jakieś tam przyrodę, jakieś tego. Chyba siedzieć w domu, to też się do tego szczynie czasami. Przy komputerze, tego tak dzisiaj się odrywam od tego. Bo to jutro będę zgrywał wszystko, jeszcze w międzyczasie burza wystąpi, no będzie nagrywanie. Jutro burze mają być? No ale przewidane silne burze są. Niebezpieczne. No nie rano, nie? Jakoś po południu. Dzisiaj była ta niespodzianka z tym deszczem, bo tak akurat nad Łowiczem, tylko nad Łowiczem była taka plama na radarach od strefa opadów, nigdzie indziej nie było. Można by gdzieś było wrażenie, że jest w ogóle wszędzie pochmura, to tylko u nas było. Raz się tak zdarzyło, że była burza w Łowiczu i też nie było nigdzie indziej. To było wiele lat temu, to było z komina. Miłości to sobie porównuję z drogą Łowicz-Kocierzew. Tam je wyrysowuję, mniej więcej wiem, gdzie, do którego miejsca, ile kilometrów mam na rowerze jadę. Wyobraźcie sobie na przykład to miejsce, gdzie jest 8 km, to wiem, że jestem między Boczkami a Ogłuszewem, bliżej Boczek. 9 km mam, wypada mi w Boczkach koło kościoła, przed kościołem. 10 km za cmentarzem, jak na co Dłowicze. 13 km Wicie, 15 Kościele Południowe. Porównuję właśnie. Jak samochodem z Kocierzewa się jedzie, to tam 10 minut się przejedzie to 15 km. 15 minut w górę. Takie mam dziwne uczucie, jak jadę rowerem z Kocierzewa do Łowicza, to takie się czuję tą drogę, że przebywam, bo jest wtedy godzina się jedzie 45 minut, tak jest wiatr, godzina jak był pod wiatr, ale jak przejadę samochodem, to takie dziwne uczucie, dopiero się było urodziny, a już się jest w domu. 15 minut minęło, czy 20, już jest się w domu. No nie mogę się
gospodarkę mają, czy? No gospodarstwa mają, tak. Tutaj akurat gdzie byłeś, to tam taki typowy dom mieszkalny, ale tak ludzie to rodzina... dawno byli. Dawno, ale ogólnie ta rodzina jest właśnie, wszędzie mają gospodarki, prawda? W kilku miejscach mają tą rodzinę. To są tak zawalenie robotów, nawet nie mają czasu do mnie. Ania do mnie zadzwonić, a dopiero żeby przyjechać. Teraz na wesele, zapomniałem wesele 26 sierpnia w rodzinie siostry ciotecznej z Wicia. Akurat w Boczkach będzie to wesele. W Pocierzewie będzie msza, ślub, a w ten wesele będzie w remizie w Boczkach. W prawo się skręca, nie wiem czy wiesz, gdzie jest remiza w Boczkach OSP. To jest ciekawe, że nie wiem, nie znany jak to bardzo jest. W Zielkowicach miał rodzinę. Dosyć zawiła jest sytuacja rodzinna ogólnie. I przez to nawet nie miałem, na przykład nie miałem dodatku dla sieroty zupełnie. Na tym trochę straciłem, że ojciec nieznany jest bardzo. Nie było aktu zgonu ojca po prostu. Mama mi umarła. To był taki dodatek, powinien mieć, miałby więcej kasy. To była trudna sytuacja, bo trochę po śmierci mamy. Dobrze babcia żyła. Tylko sama renta po mamie by nie wystarczyła. Prologis. To z pociągu widać. Tu jest taki absurd, a to jest przy linii kolejowej, ta taka droga. Jest przejście na pieszych, które donikąd prowadzi. To jest pod tym wiaduktem obwodnicy właśnie. Gdzieś tutaj w pobliżu. Jakbyśmy nad torami jechali. O. Tutaj są tory. A tutaj są tory. Ale to są tory kolejowe, tutaj w tym miejscu gdzieś w pobliżu jest taki absurd właśnie. Przejście dla pieszych bez chodników, niczego. Mieścić na fejsie nawet. Urok najkrótszych nocy, ale już ubyło troszkę tej nocy. Jechali za dwa tygodnie temu, to było wtedy najkrótsze. Kiedyś jechali, tak właśnie wracaliśmy w dni Łowicza w Wrocławku, byliśmy wtedy. Wróciliśmy na to, żeby w koncercie, a nie Wyszkoń. Ale to nie to było. Przecież jest dropa do Ciebie. A, no tak wtedy prąd wyłączyli, tam potem był ten pożar w szpitalu tej chałupy, teraz zakład Strasenburg pogrzebowy. Jest tutaj chałupy spalone. Jeszcze jedna taka stoi. Chyba sztyca do tego do przełącza prądu po prostu. Musieli to wyłączyć. Szybko, żeby starzący bezpiecznie mogli gasić. Cały Łowicz pozbawili prądu prawie. Samo jak targowisko, bo paliły się pawilony, to też wyłączyli prąd zdalnie. Na większej części miasta, do osiedla tutaj, a później dopiero włączyli na targowicach, włączyli, przedjechali, włączyli, dopiero mówiłem, że resztę ludzi włączyć. Tak teraz robią właśnie. Dlatego są takie automaty zamontowane na polach, nie, na słupach, takie anteny i tam są takie rozłączniki sterowane tego w radiową, XXI wiek. Nie musi elektryk przyjechać z dźwignią, żeby to z wajchą, żeby to wyłączyć, tylko taka dźwignia zawsze była. Teraz jest silnik elektryczny, jest z wysokiego napięcia przekładnik na 230 V. Jest automatyka, antena właśnie jest radiowa i sygnał. Jak ten typ by cię dzwonił, to trzeba było kurna się rozłączyć, a nie z dyskusją.
dyskusję chodzić, 8 minut gadałeś. Wczoraj go bajerowałem. Ja podejrzewam, bo tutaj byś, ktoś mi posugerował, kto to by tu będzie cokolwiek, co trzeba robić tego gościu. Nie przyznaję do tego oficjalnie, ale ktoś mi zasugerował, że ten głos pasował. I Mateusz Dekarczyk. Tędy częściej już się jeździli. Czasem jeździliśmy z tej cukrowni, kiedy się jeździliśmy tam z tamtej strony. Późno w nocy. Rozsarda nam przebiegła chyba. 23. Tu rowerem nadjechałem teraz. Po nagrodę do Radia Fama. To jest Sochaczew. Ramię. CMG. Przebudowują cały czas, to przebudowują tą stację i mogą skończyć.